Zrobiłam nalewkę z lebiodki dzikie oregano. Tutaj już widzicie kwiat i listeczki ściągnięte z grubych tych łodyżek. Drobne jakieś łodyżki mogą być. O, tak jak tutaj widać. Ta nalewka jest ze świeżego ziela i dużo, 3/4 słoika napchane tego ziela, zalane szklanką spirytusu i resztę dopełnione wódką 40-procentową. Taka nalewka ze świeżego ziela bardzo jest przydatna na nadpobudliwość. Jest to naturalny antybiotyk. Oczywiście pijemy po kieliszeczku. Gdy jesteśmy zainfekowani, to co 4-5 godzin kieliszeczek właśnie, gdy mamy jakieś przeziębienie, to tego zażywamy. Gdy źle śpimy, to przed snem kieliszeczek tej nalewki. Teraz dzisiaj dopiero to nastawiłam. Teraz postawię w ciemnym, ciepłym miejscu. Nie wystawiamy tej nalewki wyjątkowo na słońce. I po jakichś 2-3 tygodniach można już przelać, można zostawić na dłużej. I potem, gdy potrzeba, korzystamy.